kochani, witamy Was w 11 vlogu, już na naszym kanale. Dzisiaj wyszłyśmy z domu. Powiem Wam, że zrobiła się wiosna, tak więc korzystamy z laurką, idziemy na spacer, a tak dokładnie idziemy dzisiaj po kapustę, żeby zrobić pierogi. Tak? Tak, laurko? Idziemy kupić kapustę? Idziemy do sklepu ruskiego, bo w ruskim sklepie znajdują się polskie produkty, dlatego też chcielibyśmy kupić właśnie polską kapustę, bo tutaj ta kapusta nie smakuje tak do końca. Dlatego idziemy do ruskiego, kupimy polską kapustę i później pokażemy Wam, jak robimy nasze pierogi i uszka. Laura, mamie się aż nie chce wierzyć, że Ty żeś przeszła taki kawał od sklepu. Chodź tutaj. Nie wolno iść samemu. Laurka, stój. No, co robisz? Układasz, tak? Pokażemy, jak przystroiliśmy jedno okienko. Na razie tylko jedno. Ale potem będę robiła drugie. Bo wczoraj wieczorem chciałam sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Z tymi naszymi pięknymi jelonkami. Nie wiem, czy widzicie je wyraźnie. Mam nadzieję, że tak. Takie piękne właśnie jelonki kupiłam dla Laurki. Jeszcze na całym oknie będą światełka kolorowe. A Laurka póki co tutaj bawi się swoimi zabaweczkami. Wczoraj trochę ogarnęłam jej pokój, dlatego jest na razie jeszcze taki porządek. Ale zobaczymy, na jak długo. A póki co, jak widzicie, bawi się zabawkami. Tak? Bawisz się? Ślicznie się bawi. Co tam jest? Twoje łóżeczko? Ja? Tak? Co ty tam robisz? A? A, robisz, no. A, robisz, no, ślicznie, kochanie. Zakładasz na te, na słupki. No, coś to ciężko, bo te słupki się ruszają, co nie? Ślicznie, skarby, ślicznie. No? Co chcesz powiedzieć? Bawisz się ślicznie, tak? Bawisz się. No, Laurka tu misia drugiego usadziła. I misiu ma się z nią bawić. Dobra, kochani, tak jak Wam obiecałam we wstępie vloga, biorę się za robienie ciasta do uszek. Postanowiłam jednak dzisiaj zrobić tylko uszka, a następnego dnia lub kolejnych dni zrobię sobie pierogi. Tu mam moją damę, która mnie oczywiście musi obserwować, co mama robi. Właśnie Wam pokażę. Tu siedzi przy mamie. Mama ma naszykowane wszystkie składniki tutaj. I ja ciasto będę robiła z pomocą mojej maszyny, bo mi nigdy ciasto nie wychodzi. Dlatego też chcę spróbować sprawdzić, czy uda mi się to zrobić razem z maszyną. I będziemy próbować. Ach, nasza gwiazda coś się denerwuje. Nie, czy ja się tak denerwuję? No, chciałaś patrzeć, to ci mama tu wzięła. No, co ci dać? Chrupalka damy, co? Zaraz Wam pokażę, jaka jest tajemnica na ciasto w mojej maszynie. Dobra, kochani, robimy ciasto. Do maszyny już wlałam 250 gramów, nie mililitrów, gramów ciepłej wody. Teraz mam wsypać do niej mąkę, ale muszę sobie wziąć urządzenie do przesypywania mąki. Do przesiania mąki, nie do przesypywania, żeby było źle powiedziałam. Tak więc przesypuję sobie mąkę tutaj. I tej mąki musi być 420 gramów. Ja ją zawsze przesiewam z tego względu, że po prostu lepsze wychodzi ciasto przede wszystkim. Zawsze wychodzi lepsze ciasto. Nieważne, co robicie. Czy robicie ciasto, nie wiem, jakieś do ciasta, czy racuchy, czy coś. Zawsze przesiewajcie mąkę. Naprawdę to daje super duży efekt. Jeszcze nie mamy naszych 420 gramów. Muszę się tu wspomóc mąką z opakowania. To sobie
I typ tej mąki może być 405? 405, tak. Czyli nie trzeba jakiejś super ekstra specjalnej mąki. Czy mi wyjdzie, zaraz Wam powiem. Na razie przesiewamy. Ile mamy? 380, więc jeszcze trochę. Nie chcę też przesypać. Mamy. Ok. Na razie to sobie przesypię tu. Na razie odstawię sobie to po prostu na bok. I piszę, żeby dodać jeszcze jedną łyżkę oleju roślinnego. Ja dodam łyżkę oleju nie rzepakowego, tylko słonecznikowego. Bo nie mam rzepakowego. Więc dodam łyżkę, proszę Cię bardzo, jest łyżka oleju. I jaki jest następny krok? Dodać szczypkę soli, gdzie mamy sól, nie mamy soli, ha, ha, ha. Gdzie ją położyłam? Dobra, mama już poprzestawiała sobie, a, no tak, jest sól, mamy sól, ja tutaj tak troszkę sypnę. I co mamy? Ugniatanie przez 2 minuty. Dobra. Zamykamy pokrywę naszego urządzenia. I wciskamy. I zobaczymy na końcu, jakie będzie na ciasto. No i tak mi wyszło, jak mi nie wyszły te moje super ekstra uszka. Niestety ciasto mi dość lepkie wyszło i no, jak widzicie, no nie sklejałam się do końca. Się tak denerwowałam przez to ciasto, dodawałam mąki, jeszcze raz mąki, a i tak, no niestety są klejące i chyba się nie będą do niczego nadawały. A więc daruję sobie już dzisiaj. Dzisiaj mamy 11 dzień grudnia, tak więc otwieramy kolejne okienka z naszych kalendarzy. Dzisiaj w marce Revolution. Jak widzicie, jest... Czekajcie, odsłonę to, żeby... Złap nam ostrość. O, teraz nam zapała ostrość. Jest to kredka do brwi, jak myślę. Tak, to jest kredka do brwi w kolorze takim brązowawym. No nie jest to kolor chyba dla wszystkich. Jest on taki dość, powiem Wam, taki typowo brązowy kolor, więc nie każdemu on będzie pasował, bo niektórzy się lubują w czarnych brwiach, tak więc nie zawsze to będzie pasowało każdemu. A teraz zobaczmy sobie w numerze 11 z Maybelline, numer 11. Co mamy dzisiaj w numerze? Reszta to papier. Tak, reszta to jest papier. A w numerze 11 z Maybelline mamy pełnowymiarowy matujący puder. Kolor, jak widzicie, dość jasny. Czekajcie, to chcę otworzyć. Aha, tu jest na tym. Otworzymy. Jest to dość jasny kolor. Ja nie mam ciemnej karnacji, akurat mam jasną, więc mi będzie pasował. Bardzo przyjemny w dotyku. Nie pachnie. Myślałam, że może ma jakiś zapach, ale nie. Tak więc w numerze 11 mamy dzisiaj kolejny pełnowymiarowy produkt z Maybelline i coraz bardziej powiem Wam, że opłaca mi się ten kalendarz naprawdę bardzo, 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 bo tyle kosmetyków pełnowymiarowych nie kupiłabym za taką kwotę. No, szefowa wyszła na spacer. Jak widać, idzie swoimi ścieżkami. Chociaż podąża za tatą. To może ten, może pójdzie dzisiaj grzecznie w dobrym kierunku. Wyszliśmy dość późno dzisiaj, bo już się powoli ściemnia, ale idziemy do sklepu, bo oczywiście co? Zapomniałam kupić cebuli, tak więc trzeba iść do sklepu, laurka i
Janek wyszli razem ze mną. Idziemy się trochę przewietrzyć, a później jak wrócimy, to chciałabym zrobić krem z cukinii na kolację, żebyśmy mieli jakąś taką inną kolację niż kanapki. A zaraz Wam pokażę miejsce na dobrego kurczaka w Ingolstadt. Tak jak widzicie, u nas w Ingolstadt stoją takie auta z kurczakami pieczonymi. Chciałam powiedzieć coś innego, ale na szczęście się powstrzymałam. Uważam, że to jest naprawdę smaczny kurczak, jak za 3,40 połówka kurczaka. Tak więc jak widzicie, stoją takie banery, że dzisiaj jest świeży kurczak grillowany. Powiem Wam, że tych kurczaków jest kilka na całym Ingolstadcie, ale ten jest najbliżej naszego domu. A najlepsze jest to, że mają takie naprawdę gigantyczne pretzle, chyba za 2 euro, no nie? Te pretzle są i są naprawdę smaczne. A tutaj ta gwiazda uwielbia pretzelki, co nie, Laurka? Ty jesteś smakoszka. My sobie tu idziemy do tej naszej edeki, a patrzcie, ile tu już choinek stoi, takich do ozdobienia, a tu przed samym wejściem takie mega gigantyczne choinki, też ustrojone. My jesteśmy w naszej edece, naszej ulubionej edece, i do cebula, bo oczywiście zapomniałam kupić cebuli i chyba wezmę taki największy worek tej cebuli. A co do ziemniaków, bo tam widziałam, że niektóre osoby mają problem ze znalezieniem ziemniaków, to w edece ma się naprawdę różne rodzaje ziemniaków. Tutaj są na przykład na purée, tu są do smażenia, a tam są jeszcze takie na sałatkę kartoflaną. Jak widzicie, w naszej desce też są polskie produkty, takie jak tutaj gotowe potrawy w słoikach, czy musztarda. Często znajduje się też majonez, ale widzę, że pusta półka. Pasztety, jakieś cukierki, słodycze, napoje. Wszystko, czego dusza zapragnie. Nawet ogórki czy kapusta kiszona. Słonecznik, kasze. Tak więc Niemcy nie są obce dla Polaków. No, to teraz przyszedł czas dla mamy. Oglądamy Magdę Gessler oczywiście. O, dopiero teraz się zaczyna. Uwielbiam, jak ona to gada. Mamy godzinę 18, więc biorę się za jedzenie mojej sałatki z tuńczyka. Jest to ostatni posiłek na dzisiaj. Laurka, jak widać, bawi się grzecznie. Tak więc będziemy się bawić.